Gotów. Cześć wszystkim. Witajcie na już naszych ostatnich adwentowych rozważaniach. Dzisiejsza Ewangelia mówi już o wydarzeniach bezpośrednio sprzed narodzenia Jezusa. Słuchajmy słowa. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki Jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do niej, aż porodziła syna, któremu nadał imię Jezus. Czytając tą Ewangelię, mam w głowie takie dwie myśli. Dwie rzeczy uderzają mnie tak najmocniej. Pierwsza z nich to postawa Józefa wobec Maryi. Znajduje się on w trudnej sytuacji. Na pewno nie do końca to wszystko rozumie, ale nie ocenia Maryi. Traktuje ją jak najlepiej może. Robi wszystko dla jej dobra. W przepisach możemy przeczytać, że Józef w swej sprawiedliwości ani nie podejrzewa winy Maryi, ani nie chce jej zniesławienia czy kary za cudzołóstwo. Józef chce uratować Maryję przed karą. I tak odnoszę to do swojego życia, jak ciężko mi patrzeć na drugiego człowieka, nie oceniając go pochopnie. I jest to dla mnie niezwykłe i Józef w stosunku do drugiego człowieka jest tutaj dla mnie wzorem. A jeśli chodzi o tę drugą rzecz, znowu chodzi o Józefa, jest jego zaufanie do Boga. Jest to też dla mnie niezwykłe, jak w takiej skomplikowanej sytuacji on potrafi zaufać Bogu. Objawia mu się anioł pański, który mówi mu o tym, co się stało, a Józef go słucha. A mimo tego, że sytuacja jest trudna, Józef tutaj zaufał Bogu ponad wszystko. Zrobił to, co Bóg mu polecił. No i wszystko dobrze się skończyło. Chociaż sytuacja na początku wydawała się bardzo, można powiedzieć, beznadziejna. I znowu, tutaj to zaufanie jest po prostu nie do opisania. Ja tego nie rozumiem. Jest to dla mnie wzór do naśladowania. I takiego zaufania do Boga wam życzę, żebyście w każdej sytuacji, nawet która wydaje się nie do rozwiązania, szukali pomocy u Boga i ufali Mu, bo jak widać, On może sobie ze wszystkim poradzić i wystarczy Mu zaufać. Tutaj Józef dostaje takie wyraźne polecenie od anioła. W naszym życiu jest to raczej rzadkość i często ten głos jest taki subtelny, cichy, ale zawsze on jest słyszalny. Zawsze ten głos możemy usłyszeć, do każdego jest on wypowiadany w inny sposób, ale zawsze, jeśli tylko chcemy, możemy go usłyszeć. Za kilka dni Boże Narodzenie. Życzę wam, żebyście dobrze do tego czasu się przygotowali. Przygotowali swoje serca na przyjście Jezusa, ale nie tylko w tym czasie, ale też na co dzień. Trzymajcie się ciepło i jak najlepiej przeżyjcie te święta.